Witam wszystkich. Dzisiaj mamy środę, 28 lutego. Idziemy zobaczyć, czy 60 zapali. Wczoraj było podłączona do ładowania wieczorem. Dzisiaj mamy minus 14. Nie wiem, tutaj ostrość nie mogę chwycić. Minus 16,5 była w nocy temperatura, bo to termometr taki minimum, maksimum. Dokładny bardzo, rtęciowy. Niestety wszystko co rtęciowe w eurokołchozie jest zakazane, no ale ten się spisuje dobrze. W nosie marznie. Nie wiem czy będzie widać. Widać. Wiatr mamy północny, północno-wschodni. Komin to najlepszy wiatrowskaz u mnie, bo to odsłonięty z każdej strony. To na wieczór podłączyłem go do ładowania. No już tam prawie że nic nie bierze prądu. Ciekawe czy zakręci. Tu mam jeszcze na noc termometr postawiłem. Ten pokazuje. Ile pokazuje? Coś mi tu trąbi. Minus 12,5, 7,41. Może taka różnica w wskazaniach jest między dobrym termometrem rtęciowym a chińskim wynalazkiem jakimś elektronicznym. No, chyba nic z tego nie będzie. Jeszcze trochę go do ładowania podłączymy.